Zobacz, co się w tych krzakach. Co to może być? Sarna, jeleń, Daniel, a może dzik? To z pewnością dzik. Ale ten dzik śmiesznie wygląda. Słuchaj, weź. Dzik ma duży tułów, umięśnioną szyję i małe brunatne oczka. Zobacz, jakie on ma małe nóżki. Myśliwi nazywają je biegami. Podobnie jak u świń zakończone są racicami. Dzik ma też długi ogon zakończony chwostem. Chwastem? Nie, chwostem. To zakończenie ogona dzika. Dziki noszą też sukienki. Chyba sobie teraz ze mnie żartujesz. O, patrz, tam też są małe dziki. Małe dziki mają inną suknię niż większe osobniki. Są też jasne i prążkowane. Nie mają dolnych zębów szabli i górnych fajek. Te dziki to dziwne zwierzęta. Mają suknie, mają fajki, przeżywają szablą. I mają do tego chwasty na ogonie. Nie mają nie chwasty, tylko chwosty. Dzik zamieszkuje całą Europę z wyjątkiem Półwyspu Skandynawskiego, Finlandii i północnej części Rosji. W Polsce dzik jest pospolity w całym kraju. Środowiskiem bytowania dzika jest las. Zasiedla on wszystkie typy lasów, najczęściej jednak lasy mieszane. Dzik jest głównie roślinożercą. Rośliny uprawne stanowią 1/3 całego pokarmu. Spośród zmysłów dzika najbardziej wyostrzone są węch i słuch, natomiast wzrok jest dość słaby. Dzik wydaje rozmaite głosy, podobne do głosów świń domowych. Dziki kwiczą, chrząkają, fuchają, rechtają i charkotają, wyrażając różne stany emocjonalne. Dzik jest zwierzęciem towarzyskim i prowadzi życie gromadne w watahach. Samotnie żyją tylko odyńce. Spotkanie samotnego dzika w lesie wcale nie musi być groźne, pod warunkiem zachowania odpowiednich środków ostrożności. Przede wszystkim nie należy wykonywać żadnych gwałtownych ruchów. Chodzenie na drzewo może uratować życie lub jeszcze bardziej zezłościć dzikiego zwierzę. W przypadku, kiedy nie zostało się dostrzeżonym przez zwierzę, wystarczy spokojnie się oddalić. Jeśli jednak doszło do spotkania oko w oko, nie wolno dzika niepokoić. Najlepszym wyjściem jest udawanie drzewa, czyli po prostu stanie w bezruchu. Ucieczka może sprowokować zwierzę do ataku.